Cześć, w tym filmie test i prezentacja nowego akumulatorowego klucza udarowego marki Einhell z silnikiem bezszczotkowym. Model to Impaxo 18/400, 18 ponieważ klucz jest na akumulatory z serii Power Exchange 18V, 400 ponieważ mamy maksymalny moment tego klucza wynoszący 400 Nm. Aby klucz działał z odpowiednią mocą, producent zaleca używać akumulatorów większych niż 2,5 Ah. Dalej mamy informację o silniku bezszczotkowym, na którego mamy 10-letnią gwarancję, 400 Nm mocy, uchwyt 1/2 i 3-stopniowa regulacja momentu obrotowego i prędkości dokręcania. Klucz jest z serii Power Exchange. Na te akumulatory mamy kompatybilne 300 elektronarzędzi z serii ogrodowej, takie jak roboty koszące, podkaszarki, wertykulatory, warsztatowej, pilarki, wkrętarki, klucze udarowe, no i domowe, jak na przykład odkurzacze czy szczotki czyszczące. Ja zaprezentuję samo body bez akumulatora i ładowarki, a więc zestaw jest tańszy niż taki zestaw ze sprzętem. Instrukcja obsługi. 3 nasadki z plastikowymi kołnierzami, aby nie uszkodzić, nie porysać sobie felgi aluminiowej. 17, 19 i 21 mm. No i nasadki są wykonane ze stali chromowo-molibdenowej, które o wiele lepiej przekazują moment obrotowy na śrubę niż w przypadku nasadek ze stali chromowo-wanadowej. Przejściówka z 1/2 cala na uchwyt sześciokątny nabity z blokadą. Gąbka ochronna na uchwyt. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Sam klucz, rękojeść wygodna. Zobaczymy, jak to wygląda z akumulatorem. Wydaje się być wygodny, ale swoje oczywiście waży. Z akumulatorem 4 Ah waży 2 kg 676 g. Uchwyt na pasek, dioda podświetlająca. Nie gaśnie od razu po puszczeniu spustu. Ogumowanie, rękojeść z wcięciem, typowa dla Einhella. Przełącznik obrotu w lewo, prawo ze strzałkami. Włącznik oczywiście, no i uchwyt narzędziowy 1/2 cala. Gumowy pierścień, możemy sobie podtrzymać tutaj klucz, nawet wtedy, kiedy będzie gorący, żeby nałożyć lepiej nasadkę na śrubę. Od góry jest ogumowany i tu mamy panel. 3 biegi z podświetleniem. Obroty od 0 do 2100 na minutę i liczba udarów od 0 do 3300. Regulujemy spustem. Koło przednie, opony założone wielosezonowe, także przykręcane było ostatni raz 2 lata temu. Zobaczymy, jak sobie Einhell poradzi tutaj z tym wyzwaniem. Najpierw sprawdzimy to na biegu pierwszym, najsłabszym, najwolniejszym. Zmieniamy na 2. Poszło. Sprawdzimy teraz dolną śrubę na 3. najszybszym i najmocniejszym biegu. Moment. Śruby ostatni raz były odkręcane w styczniu, kiedy testowałem poprzedni klucz udarowy. Dobra, mamy 3. bieg, największa moc. Sprawdźmy, jak sobie z nimi da radę. Bez problemu. Dokręcimy teraz koło z momentem 170 Nm. Czego nie polecam, bo jest to w tym przypadku za dużo i możemy zerwać sobie gwinty. Może dla odmiany dolną.
200 Nm. Sprawdzimy, czy klucz poradzi sobie, wkręcając wkręcie sielskie o długości 300 mm o średnicy 8, no i śrubę o średnicy 12 mm o długości 180 mm. Po całym teście była tylko jedna kreska, plus oczywiście silnik bezszczotkowy, bardzo wydajne elektronarzędzie. Ja go testowałem przy śrubach, przy kołach, przy wkręcaniu i wykręcaniu wkrętów ciesielskich i śrub do drewna, a więc uniwersalne elektronarzędzie, bardzo mocne, sprawdzi się w wielu zadaniach. Jeszcze raz wspomnę plus, że jest to narzędzie silnikiem bezszczotkowym, ponieważ jeżeli używamy takiego narzędzia amatorsko, to zazwyczaj podczas okresu gwarancji, podczas tych 3 lat na przykład, no to nie zużyjemy szczotek. Najczęściej zużyjemy je może w 4., 5. czy tam 6. roku. A w przypadku użytkowania hobbystycznego, no to takie rozwiązanie, klucz bezszczotkowy, wytrzyma nam dłużej. Takie jest moje zdanie. Klucz posiada odpowiednią moc. Jeżeli nie chcemy sobie czegoś przekręcić lub uszkodzić, zmniejszamy ją. Prędkość obrotową regulujemy spustem, ale ograniczenie również mamy tutaj. No i bardzo fajnie mieć takie narzędzie, że i możemy sobie koła w samochodzie wymienić, i możemy poskręcać jakąś na przykład wiąźbę do altanki. Dużym plusem jest tutaj również gwarancja. Gwarancja i serwis jest door to door. Jeżeli nam się zepsuje to elektronarzędzie, no to przyjeżdża po nie kurier, pakujemy je, wysyłamy. No i potem dostajemy narzędzie naprawione bądź nowe. Zaoszczędzamy wiele czasu, no ale i wiele sił przede wszystkim. Napiszcie, co sądzicie o takim kluczu, czy używacie tej marki. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!